Cześć, dzisiaj zajmujemy się VAIO PCG71212M. Komputer trafił z usterką programową. Programowo jak to programowo, tak, dysk jest czysty, wolny od uszkodzonych sektorów. Jednak po drodze wyszło, że po kilkuminutowej pracy laptopa w moim serwisie temperatura podniosła się o 5 stopni. Tak więc po konsultacji z klientem podjęliśmy decyzję, że laptop zostanie przeczyszczony, sprawdzony układ chłodzenia, gdyż od kilku lat nikt tam nic z tym nie robił. No i to tyle, tak. Nie użyję specjalnie wkrętaka elektrycznego, gdyż temperatura, która panowała w środku, jest jeszcze bardzo ciepły, a pracował może 5 minut. Temperatura, która panowała w środku, na pewno znacząco osłabiła plastiki z mocowaniami śrubek, więc będę się starał jak najbardziej zniwelować prawdopodobieństwo uszkodzenia tych mocowań. Coś tam na pewno pęknie, to jest nieuniknione, tak mi się wydaje. Chociaż no, to jest jednak VAIO i jak wiadomo, mimo że już go nie ma na naszym rynku jako nowe produkty, to jest to marka bardzo dobra i sprzęt również był odpowiedniej jakości. Brakuje jednej śrubki. Gwint widzę, że jest, tak więc no nie wiem, po prostu jej tam nie ma. Wyjmiemy sobie.
Coś tu się dzieje, widać. Nie wiem, o ile wy będziecie widzieli, odwrócę światło. Zobaczcie. Się wszystko obsypuje. Tak więc no, podjęliśmy słuszną decyzję, że warto go rozkręcić i sprawdzić. Zobaczcie, pasta jest już totalnie sucha. Nic a nic nie schodzi. Tak więc, no niestety, ale będzie trzeba ją zmienić. Czy niestety? Niestety, tak. Bo to znacząco obniżało zarówno kulturę pracy chłodzenia, jak i wydajność kompa, tak? Wiadomo przecież, że komputer im pracuje w wyższej temperaturze, tym bardziej wpływa to na jego wydajność, no i samą, no i sam komfort, tak? Tak jak wspomniałem, nie dość, że komputer charczy, no to bucha z niego ciepłe powietrze. No wy zapewne widzicie, tak, jak to wygląda. Wszędzie, w każdej szczelince jest tego kurzu. Poczekajcie sekundę. Tak to wygląda teraz.
No jak widać, stara pasta jest bardzo twarda. Takie manewry, kiedy zdrapujemy starą pastę, jest bardzo zaschnięta i używamy czegoś twardego, tak jak ja, śrubokrętu w tym momencie, trzeba być ostrożnym, żeby nie wykonać jakichś za głębokich rys na radiatorze. Oczywiście pasta nam to wypełni nowa, ale po co?
No dobra, pozostaje nam odtłuścić rdzenie. I nałożyć nową pastę. Pasta, której ja używam, to AAB Cooling, jakiś tam model ze srebrem. Tutaj trzeba być dosyć ostrożnym, jeżeli chodzi o ilość nakładanego preparatu, z tego względu, że dookoła są rdzeni, są elementy, które przewodzą prąd. O ile mi się w głowie nie pomyliło, to pasta ta również przewodzi prąd, ale tego nie jestem pewien. Tak więc wszystko delikatnie, najpierw przymierzyć. O, pięknie. Pasta pokryła praktycznie całe rdzenie. Po dociśnięciu śrubek pasta rozprowadzi się wręcz idealnie. Nie będzie zagrożenia uszkodzenia. No, jeszcze tutaj jakiś kosmyk kurzu. No i składamy tak. Kawałek starej pasty zeschniętej. Wolałem go wyrzucić. Cyk. No i dobra, i w tym momencie możemy już przystąpić do ponownego montażu komputera. Dzisiaj wyjątkowo. Dzisiaj wyjątkowo nagram całość, łącznie z montażem i ponownym uruchomieniem komputera. Tak, abyście mieli szansę usłyszeć, jak komputer pracuje. Wiem, że nie nagrałem przed zabiegiem jego pracy, no ale już trudno. No i rozmagnesował mi się śrubokręt. Masakra, masakra. No cóż, trzeba będzie się przemęczyć, bo gdzieś mi wsiąkł magnes. A ja już widzę. Najlepszy patent na rozmagnesowany śrubokręt to magnesik, taki malutki.
Dobra, ja teraz wyłączę film, znaczy włączę pauzę, bo być może słyszeliście dźwięki. Zdejmę was ze statywu. I odpalimy komputer. Ja go włączę w trybie assist, gdyż będę przywracał obraz partycji, ale chodzi o to, abyście usłyszeli, jak on teraz pracuje. A co najlepiej by było, jakbyście nie usłyszeli. Widzicie, kratka wentylacyjna jest tutaj. Z postawie. Nie wiem, ile słyszeliście, a ile nie, aczkolwiek no, jest znaczna poprawa względem tego, co było. Tak więc naprawa przyniosła zamierzony efekt. Znaczy naprawa. Nie była to naprawa, aczkolwiek usługa serwisowa, tak? W tym filmiku to już będzie na tyle. Jeżeli film w jakimś... O, tutaj jeszcze źle spasowałem, ale to sobie już poprawię poza kadrem. Jeżeli filmik się wam podobał, bądź w czymś pomógł, zachęcam do subskrypcji kanału i śledzenia dalszych wrzutek. Dzięki raz jeszcze i do następnego.